Profesor Gut wskazał grupę, którą teraz wirus atakuje, przede wszystkim koronawirus w Polsce. Profesor Włodzimierz Gut, sytuacja się poprawia. Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 spada, a sytuacja epidemiczna w Polsce się poprawia, powiedział wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Dodał, że zmniejsza się także, ale nieco wolniej, liczba zgonów, co również powinno być zauważalne w kolejnych dniach. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek 7 grudnia, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 4423 osób, a zmarło 92 chorych. Przeprowadzono 20,2 tysięcy testów. Procent pozytywnych wyników nie wynosi już ok. 50-60%. Jak to bywało kilka tygodni temu, ale ok. 20%. Więc wniosek jest prosty, że zgłaszający się do lekarzy rzadziej są zakażeni. Do tego, analizując dane poniedziałek do poniedziałku, to tydzień temu nowych przypadków było 5733, a dziś 4423, czyli znacznie mniej. To urośnie w kolejnych dniach, ale miejmy nadzieję, że do poziomu ok. 10 tysięcy. Lub tylko nieco ponad, podkreślił wirusolog. Ekspert dodał, że w Polsce spadek liczby zakażeń jest szybszy niż na przykład w Niemczech, gdzie sytuacja jesienią także się bardzo pogorszyła. Jego zdaniem głosy o tym, że w niektórych regionach, na przykład na Śląsku czy w Małopolsce, znacząco spadła liczba zakażeń, gdyż być może wypracowana została pewna forma odporności stadnej, mijają się z rzeczywistością. Śmiesz mnie, gdy niektórzy mówią o odporności stadnej po zetknięciu się z wirusem 20% populacji. Nie jest to możliwe. Można o niej mówić przy minimalnym poziomie 57-63%. A sytuacja, gdy każdy chory nie ma już kogo zarazić, to pułap 80-95%. Do tego nam daleko, ocenił profesor Gut. Jego zdaniem przedstawiona w poniedziałek liczba zgonów wzrośnie w kolejnych dniach, ale będzie niższa od tej w ostatnich tygodniach. W ocenie profesor Guta powinna spaść do ok. 200-300 zgonów dziennie, a później dalej się zmniejszać. Wzrost śmiertelności w październiku i w listopadzie ekspert powiązał m.in. z wieloma zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 w DPS-ach i w innych domach opieki, gdzie często przebywają osoby starsze i mające inne choroby. Teraz wirus atakuje młodych, bo to oni najczęściej lekceważą obostrzenia, wskazał profesor Gut.